Witam Państwa bardzo serdecznie w czymś, czego dawno nie było, w czymś, co pojawiło się u nas na kanale parę miesięcy temu. My do tego wracamy, mianowicie piłkarscy milionerzy. Dzisiaj wracamy. Ja nazywam się Maciej Piętak, jestem prowadzącym, a moim gościem i uczestnikiem tejże zabawy jest Filip Klimek. Witam. Cześć wszystkim. Filip Klimek, możesz się to jest znany wam osobnik, ale jeśli ktoś go nie zna, no to możesz się, Filip, przedstawić. Gdzie jesteś znany i tak dalej. Jestem znany z Wuhansona. Najpotężniejszym piłkarzem na świecie jest Sean Wilson. Zapamiętaj to sobie. Słuchaj, ja rozumiem, że ty kibicujesz jakimś tam, nie wiem, Wuhanson, nie wiem. Myślę, że tyle wystarczy. Lubię Betis i Tottenham. Dobrze, to w takim razie, zanim przejdziemy już do samych milionerów, przypominam, że jest coś takiego jak możliwość subskrybowania naszego kanału i jeśli dobijemy do 1000 subskrypcji przed 1 kwietnia, to golę się na łyso, także warto, chyba że nie chcecie mnie zobaczyć na łyso, to wtedy możecie nie subskrybować, ale ja chcę się zgolić, słuchajcie, ja chcę się zgolić na łyso, przeszkadzają mi już te kudły, także zachęcam gorąco i też przypominamy, że już od następnego odcinka przedstawimy 5 najnowszych subskrybentów w każdym filmiku, na samym początku każdego materiału, także jeśli chcecie zostać przeczytani, no to myślę, że warto. Dobrze, to Filip, jesteś gotowy? No, jestem gotowy. Dobrze, to jeszcze przedstawimy format. Oczywiście 12 pytań, dwa progi gwarantowane, pytania od 2 zł, potem 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, no i pytanie za 100 zł. Także 3 koła ratunkowe również, publiczność pół na pół i telefon do przyjaciela. Możemy zaczynać pytanie za 2 zł. Który zespół wygrał najwięcej razy ligę holenderską? Odpowiedź A. Holenderską, tak jest. Odpowiedź A. AZ Alkmaar, odpowiedź B. PSV Eindhoven, odpowiedź C. Feyenoord Rotterdam, czy odpowiedź D. Ajax Amsterdam? No, myślę, że to będzie Ajax, także ostatecznie poproszę właśnie odpowiedź D. Ajax Amsterdam. Powiedziałeś słowo ostatecznie, także zaznaczam odpowiedź D. Ajax Amsterdam. I nie przedłużając, jest to oczywiście poprawna odpowiedź. Także nie zbłaźniłeś się, mówiąc kolokwialnie, i nie odpadłeś na pierwszym pytaniu. A zobaczymy, czy ugrasz nawet coś więcej. Czy ugrasz 5 zł, coś z progiem gwarantowanym? Pytanie za właśnie tę sumę pieniężną. I tak, w którym sezonie Legia Warszawa reprezentowała nasz kraj w Lidze Mistrzów? Chodzi mi o przygodę w XXI wieku. Odpowiedź A. 2015-2016. Odpowiedź B. 2016-2017. Odpowiedź C. 2017-2018. Czy odpowiedź D. 2018-2019. Jestem pewny, że to jest odpowiedź B ostatecznie. Skąd taka pewność? Za tobą Pamiętasz. My wszyscy pamiętamy, jest to oczywiście poprawna odpowiedź. Tak jest, także wygrałeś 5 zł, jakieś fanfary, oklaski. Tak, oklaski, ja klaszczę. Wy też możecie przed swoimi kamerkami, telewizorami, komputerami klaskać, ponieważ to kolejny uczestnik, który wygrał 5 zł, a może wygrać nawet więcej, bo teraz pytanie za 10 zł. No tak. Jaki pseudonim nosił Lew Jaszyn? Odpowiedź A. Czarny tygrys. Odpowiedź B. Czarna pantera. Odpowiedź C. Człowiek z gumy. Czy odpowiedź D. Człowiek z żelaza? Nie słyszałem szczerze o żadnym z tych pseudonimów rosyjskiego bramkarza, więc poproszę o koło ratunkowe o wykluczenie dwóch niepoprawnych odpowiedzi. I koło pół na pół, jeszcze dla formalności zapytam, czy definitywnie? Tak.
Dobrze, to odrzucamy dwie błędne odpowiedzi i jest to odrzucona odpowiedź D i C, czyli zostaje odpowiedź A i B, czarny tygrys i czarna pantera. Wydaje mi się, teraz tak głośno myślę, to nie jest odpowiedź definitywna. Bardziej mi się wydaje, że to jest czarny tygrys, ponieważ czarną panterę, jak się nie mylę, to sobie nosił Eusebio. Więc... No dobra, ostatecznie powiem odpowiedź A, czarny tygrys. Powiedziałeś słowo ostatecznie, także zaznaczam tę odpowiedź. Mówiłeś o Eusebio, że Eusebio miał pseudonim Czarna Pantera, teraz właśnie to sprawdzam. I również Eusebio ma, właśnie dobrze powiedziałeś, że Eusebio ma ma pseudonim Czarna Pantera albo Czarna Perła z Mozambiku, ale niestety na swoje nieszczęście taki pseudonim również nosił Lew Jaszyn. Poprawną odpowiedzią było w tym przypadku Czarna Pantera, także odpowiedź B. Gra się kończy na trzecim pytaniu, ale wygrałeś 5 zł. To nie jest zła sumka, zawsze lepiej coś wygrać, aniżeli nie wygrać nic. Jak się czujesz? Co powiesz po tym sukcesie? No fajnie, jestem trochę... No, myślę, że sukces. Fajnie, że udało mi się w ogóle wziąć tutaj ludziom, że się sprawdzić swoją wiedzę. No trochę szybko odpadłem, ale mogę być z siebie zadowolony. Na pewno, to jest zawsze zaszczyt wystąpić w tym quizie, w tej zabawie, jak zwał, tak zwał. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli chcecie Państwo więcej takich odcinków, to oczywiście subskrypcje, łapki w górę, komentarze mile widziane. Moim gościem i uczestnikiem dzisiaj był Filip Klimek. Dziękuję. Ja byłem prowadzącym Maciej Piętak, kłaniam się nisko i życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. Do usłyszenia.